Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu o uzależnieniach. Ja robię tych odcinków znacznie więcej niż mogłoby się większości z Was wydawać, słuchających ten kanał, ale znaczna część odcinków jest publikowana i udostępniana tylko dla tych z Was, którzy chcą razem ze mną uczestniczyć w programie terapeutycznym. Jest to robione przeze mnie celowo, a główny cel jest taki, że mówię tam sporo o sobie, tak nawet bym powiedział, że bardzo prywatnie i dlatego niekoniecznie chciałbym, żeby wszyscy tego słuchali tak wszem i wobec. A druga historia jest taka, że osoby, które w takim programie uczestniczą, mają możliwość kontaktu ze mną w zasadzie, można powiedzieć, że praktycznie o każdej porze dnia i nocy. Chociaż w nocy jeszcze nikt do mnie nie dzwonił, ale gdyby była taka potrzeba, to jestem w stanie odebrać. Kto ze mną rozmawiał, ten wie. Krótko mówiąc, kto ma wiedzieć, ten wie. Dzisiaj chciałbym tak trochę na otwartym forum opowiedzieć o pewnych historiach związanych z nałogiem alkoholowym. O czym będę mówił, to już pewnie wiecie po tytule, po miniaturce, ale ten temat będzie trochę bardziej przeze mnie rozszerzony. No nie mogę o tym nie powiedzieć, dlatego że bardzo często spotykam się właśnie z zagadnieniem kontrolowanego picia. Czy to podczas moich rozmów z osobami, do których docierają moje odcinki, czy to podczas rozmów z osobami, które uczestniczą w terapii, w centrum terapii uzależnień, czy to podczas rozmowy z pracującymi tam terapeutami. Kiedy omawiam różne tematy i zagadnienia, bardzo często pojawia się taki temat, że ludzie mimo tego, że w jakimś sensie zaczynają zdawać sobie sprawę ze swojego problemu alkoholowego, dochodzą w pewnym momencie do wniosku po terapii albo po rozpoczęciu takiej terapii, no, że są w stanie kontrolować to swoje picie i że mogą sobie zaplanować i mogą sobie no, na przykład utrzymywać trzeźwość przez jakiś tam określony czas, a później na przykład napić się w weekend i znowu przez dłuższy czas tą swoją trzeźwość utrzymywać, bo będą w stanie nad tym zapanować i po prostu sobie to kontrolować. No i prawda jest taka, że to czasami może się udać, a czasami może się nie udać. Są ludzie, którzy piją w sposób szkodliwy, którzy mają świadomość swojego nałogu, mają świadomość tego, że ich picie jest wyniszczające zarówno ich organizm, jak i ich otoczenie i no, jest rzeczą, nad którą stracili kontrolę. Natomiast podejmują terapię i po jakimś czasie stwierdzają, że okej, już jest wszystko w porządku, bo już się nauczyli jakichś tam podstawowych pojęć związanych ze swoim uzależnieniem i dochodzą do wniosku, że mogą kontrolować. Niestety nie jest to prawda i chyba każda osoba, która zaczyna uświadamiać sobie sytuację, że ma problem z alkoholem, no, zderza się z tą ścianą, a ta ściana nazywa się uzależnienie i ta ściana ma na samej górze napisane nie możesz pić alkoholu i jak mocno byśmy w tą ścianę głową nie walili, to jej nie jesteśmy w stanie przebić, czyli możemy próbować głową ścianę przebijać, można się starać rozpędzić metodą baranka czy w jakikolwiek inny sposób tą ścianę własnym organizmem atakować, ale zawsze jesteśmy skazani na porażkę, prędzej czy później się od tej ściany odbijemy i zostaniemy z tylko guzem na głowie albo z połamaną podstawą czaszki. Nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zwalczyć, nie przejdziemy przez to. Jak dochodzimy do momentu, w którym tracimy kontrolę nad swoim życiem, bo górę przejmuje, czy władzę nad nami przejmuje substancja, która nas uzależnia, to już jesteśmy po prostu na prostej ścieżce do totalnego upadku. Jeżeli nic z tym nie zrobimy w odpowiednim momencie, to lecimy tylko w dół. I każdy terapeuta wam to powie, że choroba alkoholowa, która nie jest w porę zatrzymana i nie jest leczona, postępuje. Czyli jeżeli ktoś popija sobie 2, 3, 4 piwka dziennie i uważa, że jest w porządku, to za rok, a może za 2, a może za 5 lat od dziś będzie pił
znacznie więcej, albo jeżeli nie pójdzie to w tym kierunku, no to już będzie tak uzależniony od alkoholu, że nie będzie w stanie żyć w żaden inny sposób i nastąpi sytuacja koncentracji życia wokół picia. I odcinek dosyć długi na ten temat również przygotowałem. Jest on dostępny dla tych wszystkich, którzy chcą się nieco więcej dowiedzieć i zgłębić zagadnienie związane z uzależnieniem od alkoholu. Nie dalej jak dzisiaj rozmawiałem z człowiekiem, który jest po terapii, i to takiej długiej, bo dwumiesięcznej, gdzie na codziennych sesjach terapeutycznych trwających 5-6 godzin każdego dnia, no był uświadamiany, przeszedł przez cały ten proces terapeutyczny, tam oczywiście odbywał różne ćwiczenia, rozwiązywał różnego rodzaju zadania, pracował w grupie, pracował mocno nad sobą, miał kontakt z psychiatrą, miał kontakt z terapeutami, no i jak również miał kontakt z innymi osobami uzależnionymi, gdzie razem z nimi dzielił się swoimi troskami, swoimi żalami, ale też radościami. No i po tym okresie terapii uznał siebie za wyleczonego. No, jakoś tam sobie na nowo poukładał życie i wrócił do normy. Funkcjonował sobie jako trzeźwy człowiek w społeczeństwie, aż tu nagle w pewnym momencie nagromadziło mu się na głowie wiele różnych zmartwień związanych między innymi z pracą, właściwie z jej poszukiwaniem, a siłą rzeczy w ślad za tym poszły jakieś niedobory finansowe, a w ślad za tym poszło jakieś przygnębienie, pojawiły się jakieś smutki, no i pojawiła się u niego taka natrętna myśl, że być może te smutki ugasiłby alkoholem, więc postanowił sobie pewną dozę alkoholu wypić. Jeszcze wymyślił sobie, że zrobi to w tak malowniczych okolicznościach przyrody, jakim będzie las w środku nocy. Przypomnę tylko, że nagrywam to również w środku zimy. No i wybrał się do tego lasu w środku nocy. Wcześniej zaopatrzył się w odpowiednią dozę ulubionej substancji. No, wypił oczywiście, co miał wypić. Po drodze wrócił, ale stwierdził, że znaczy wrócił do domu i po drodze mijał sklep, w którym mógł się zaopatrzyć, ale już sobie odpuścił, bo powiedział, że no, to już go nie interesowało. Miał już i tak wystarczająco duże wyrzuty sumienia spowodowane tym, że czegoś się tam napił. Postanowił więc wracać do domu. No ja go tak wysłuchałem i powiedziałem, że gdyby to było lato, a nie zima i nie byłby to środek nocy, tylko no, miałby komfort termiczny, to prawdopodobnie nie ominąłby szerokim łukiem tego sklepu, tylko wróciłby, czy przechodząc koło niego, wszedłby do sklepu, zaopatrzył się w kolejną dawkę alkoholu i by sobie tak pił i pił. Natomiast w jego konkretnym przypadku, jak on opowiadał, że wracał gdzieś w okolicach drugiej czy trzeciej w nocy z tego lasu, zimą, przypomnę, no to piramida potrzeb ludzkich, zwanych piramidą Maslowa, wzięła górę nad jego nałogiem alkoholowym i potrzeba ogrzania organizmu w ciepłym łóżku była silniejsza od potrzeby napicia się alkoholu i tylko to wygrało i spowodowało, że on jednak do tego łóżka dotarł. Zawinął się w kołdrę i obudził się rano trzeźwy, ale z olbrzymimi wyrzutami sumienia, no że jednak cała terapia poszła na marne, ponieważ no, napił się. No całe szczęście znajomi, z którymi aktualnie uczestniczy w terapii, podtrzymali go na duchu i powiedzieli, że no takie rzeczy się zdarzają, żeby się nie załamywał, ale żeby zaczął szukać jakiejś metody naprawczej, jakiegoś rozwiązania takiej sytuacji, bo nie jest to dobre i nie jest to zdrowe. No i właśnie to spotkanie skłoniło mnie do nagrania tych kilku słów i powiem wam moje obserwacje, co ja na ten temat myślę, jak ja to przechodziłem i jakie są metody radzenia sobie z takimi problemami, bo jeszcze raz wrócę do tematu kontrolowanego picia. To jest olbrzymi problem dla każdej osoby, która wchodzi w terapię i zaczyna świadomie rozważać to, jakby uświadamia sobie, że ma duży problem z alkoholem. I w momencie, kiedy ja pierwszy raz usłyszałem, że tobie cię już nie wolno pić, nie możesz pić w sposób kontrolowany, no to było to dla mnie coś dziwnego i takiego niepojęcia umysłem moim, że ja do końca życia już nie będę mógł napić się alkoholu, bo odległość
od dzisiaj do końca życia jest dla większości z nas tak abstrakcyjna, jak mniej więcej stąd na Marsa. Czyli to są jakieś no, niepojęte odległości. Nie wiem, ile jest kilometrów stąd na Marsa, ale wiem, że dosyć długo się tam leci. No nie będę się wymądrzał, że mniej więcej wiem, jaka to jest odległość, jaką odległość światło pokonuje. Nie jest to tematem zagadnienia tego odcinka. Są to rzeczy niepojęte ludzkim umysłem. Taka nieskończoność, taka niekończąca się przepaść, typu, no właśnie, do końca życia. Jest to nie do ogarnięcia, dlatego bardzo łatwo sobie ten okres do końca życia podzielić na krótsze interwały 24-godzinne. I tutaj powiem parę słów o programie 24 godzin, który jest niezwykle istotny. Chodzi o to, że jeżeli mam zaplanowane następne 24 godziny i przetrwam je spokojnie i przetrwam je na trzeźwo, to bardzo możliwe, że kolejne 24 godziny też mi się uda przetrwać na trzeźwo i zrobię wszystko to, co mam zrobić. Te osoby, które znają mnie z tej grupy, nazwijmy to zamkniętej, wiedzą o tym, że ja mówiłem już o tych 24 godzinach i pewnie nawet nie raz, ale to jest bardzo ważna rzecz, którą no, tak naprawdę powtarza się to cały czas, czy to na terapii, czy to wśród grona terapeutów, że można to usłyszeć. No, że jest to taka naprawdę skuteczna i dobra metoda krótkiego planowania 24 godzin, żeby mieć zaplanowany każdy dzień i wykonywać czynności codzienne w sposób zaplanowany, systematyczny, a nie chaotyczny. I w ciągu tego dnia zwyczajnie nie ma czasu na alkohol. I to jest bardzo ważna sprawa. Natomiast kolejna sprawa, która jest istotna i byłaby w przypadku tego znajomego, o którym wam wspomniałem wcześniej, ważna, to jest właśnie plan awaryjny. O planie awaryjnym też jest dosyć długi odcinek dla, nazwijmy to, grupowiczów. Plan awaryjny to jest ważna historia. Trzeba mieć w zanadrzu jakiś pomysł na siebie w sytuacji straszliwie kryzysowej. Czyli jeżeli całe niebo zawali mi się na głowę, a przed stopami otworzą się bramy piekieł i poczuję się tak fatalnie i tak tragicznie, że w zasadzie nic nie pozostanie, tylko napić się alkoholu, najlepiej do odcięcia, pójść spać i zapomnieć o całej rzeczywistości, no to w sytuacji pojawienia się tak przytłaczających problemów trzeba mieć sposób walki z tym i każdy powinien sobie taki plan awaryjny sam stworzyć dla siebie indywidualnie, ponieważ każdy z nas jest inną osobą, ma inne pasje, zainteresowania, hobby czy jakieś metody radzenia sobie z problemami, ale trzeba mieć coś w zanadrzu. Na własnym przykładzie, dla mnie, jeżeli pojawiały mi się jakieś kryzysy, a była pogoda taka, że no nie było temperatury ujemnej i śniegu na dworze, to wsiadałem na rower i jechałem byle dalej. Z wielu powodów. Po pierwsze, no, byłem daleko od cywilizacji, więc nawet gdybym chciał, to nie byłbym w stanie kupić tego alkoholu. To po pierwsze. Po drugie, wysiłek fizyczny powoduje wyrzut endorfin, czyli człowiekowi jest od razu lepiej i robi się sympatyczniej i uśmiech pojawia się na twarzy. No a po kolejne, jak już odjechałem te kilkanaście kilometrów od domu, no to musiałem te kilkanaście kilometrów potem wrócić, chciał, nie chciał, co powodowało, że przejeżdżałem 20 parę, 30 parę kilometrów, w efekcie czego byłem zmęczony, ale umysł miałem wypoczęty, ponieważ mimo tego, że moje mięśnie intensywnie pracowały, pchając rower do przodu, czasami w trudnym terenie, to mój umysł odpoczywał, miałem takie katarzis, mogłem się oczyścić, mogłem sobie zaplanować coś, mogłem sobie po prostu pomyśleć o wielu interesujących, znaczy zaplanować sobie moją przyszłość bliższą, dalszą, jakieś plany w głowie poukładać i to było naprawdę mega oczyszczające i takie dla mnie fajne. Wszelkiego rodzaju aktywność fizyczną każdemu polecam w takich przypadkach ze względu głównie na te endorfiny, które się uwalniają, a poza tym jeszcze dochodzi do tego sytuacja takiej autosatysfakcji, czyli coś zrobiłem, pokonałem, to w ogóle dobrze jest to też monitorować. Można mieć zegarek sportowy, co w dzisiejszych czasach nie jest jakimś tam potężnym wydatkiem, czy jakąś opaskę taką mierzącą parametry życiowe i też przejechane dystanse. Jak ktoś tego nie ma, to w większości telefonów można sobie włączyć jakąś nawigację, prędkość, sobie mierzyć, śledzić, robić właśnie
przejażdżki rowerowe, spacery, joggingi, biegi, co kto tylko może. Jeżeli nie możemy z różnych powodów z domu wychodzić, różne są sytuacje życiowe czy zdrowotne, to można robić pompki albo przysiady, albo inne aktywności fizyczne związane z jakimś wysiłkiem i zmęczeniem. No i na koniec monitorowanie tego powoduje pojawianie się satysfakcji, czyli nasz mechanizm nagrody w mózgu zostaje zaspokojony. Co prawda wymaga to większego wysiłku niż wypicie alkoholu, które szybko zaspokaja mechanizm nagrody, ale ten mechanizm nagrody w tym momencie będzie podwójny, bo po pierwsze zrobiliśmy coś ekstra, więc umysł się cieszy, a po drugie zrobiliśmy coś ekstra na trzeźwo, więc tym bardziej umysł się cieszy. W sytuacji, kiedy ja nie mogę wyjść na rower, bo jest właśnie temperatura ujemna, śniegiem sypie albo deszczem leje, to biorę sobie gitarę i staram się na niej grać i uczę się czegoś nowego na niej, próbuję się czegoś nauczyć, może sobie coś nagram, może coś stworzę, może sobie po prostu pogram dla relaksu, a może po prostu spróbuję sobie zagrać jakiś fragment szybciej niż grałem go do tej pory. I znowu uruchamia się mechanizm nagrody, satysfakcja, jest coś fajnego, aczkolwiek jest to trochę ryzykowne, ponieważ jakieś wpadki podczas gry na instrumencie powodują pojawianie się frustracji, no bo chciałem, żeby mi coś wyszło, a to mi nie wyszło, więc jest trochę słabe. Ale kolejną metodą, jak już na przykład zwyczajnie nie miałem ochoty na to, żeby tą gitarę brać do ręki, bo miałem naprawdę zły dzień i wiedziałem, że no nie wyjdzie mi, po co mam się jeszcze bardziej wkurzać, to było po prostu odcięcie się od wszystkiego, grając w grę komputerową. Dla wielu młodszych słuchaczy to będzie rzecz oczywista, dla słuchaczy w moim wieku, czyli no powiedzmy z czwórką z przodu w urodzinach. To już niektórzy z nas w wieku moim już wyrośli z gier komputerowych, ale są takie, w które można się wkręcić mimo wszystko i dają sporo satysfakcji. I coś takiego też mi właśnie dawało. I satysfakcję, i to poczucie dumy i nagrody z jakiegoś osiągnięcia kolejnego skillu, czy kolejnego levela, czy zdobyciu fajniejszego miecza w grze, którą sobie lubiłem grać. I to są moje sposoby, ale każdy powinien znaleźć sobie swój, obojętnie jaki, niech to będzie, nie wiem, czytanie książki, czytanie gazety, klejenie modeli, robienie ludzików z plasteliny czy z żołędzi, to jest naprawdę nieistotne. Istotne jest to, żeby ta czynność sprawiała przyjemność i dawała satysfakcję i była na tyle czasochłonna, żeby parę godzin to potrwało i żebyśmy mogli te godziny spędzić w ciszy, spokoju, z dużą dozą satysfakcji dla siebie i nie wkręcać się w złe myśli, które mogą prowadzić do pojawiania się głodu alkoholowego i nagłej, kompulsywnej chęci zaspokojenia tego głodu. Także znalezienie sobie zajęcia na taką okoliczność to jest rzecz kluczowa. I jeszcze wejdę na jeden temat. To jest depresja alkoholowa. Też nasunęło mi się to po rozmowie z tym jegomościem. Depresja alkoholowa to jest taka sytuacja, która pojawia się w zasadzie u każdej uzależnionej osoby. W ogóle uzależnienie to jest problem radzenia sobie z emocjami na wysokim poziomie. Nie możemy regulować tych emocji w sposób naturalny, ponieważ mamy jakiś deficyt, który powoduje, że brakuje nam tej możliwości. Pojawiają się jakieś smutki, które właśnie gaszone są alkoholem, albo pojawia się tak wielka euforia, że żeby można było się jakoś uspokoić, no to też wypijam alkohol tak na uspokojenie. No niestety w naszym słownictwie, czy w języku polskim i w takich obyczajach naszych istnieje takie pojęcie jak picia dla zdrowia, czy niektórzy mówią trochę prześmiewczo dla zdrowotności. Krótko mówiąc, często podnosząc kieliszek, krzyczy się na zdrowie i tak dalej. No niestety to ze zdrowiem nie ma nic wspólnego, jest wręcz dokładnie odwrotnie. No ale wracając do tematu depresji alkoholowej, jest nam smutno, jest nam źle. Pijemy alkohol, żeby nie było nam tak smutno, żeby jakoś się uspokoić. W efekcie czego odsuwamy problemy na plan dalszy, ponieważ alkohol zaburza tok myślenia, co powoduje w konsekwencji, że zaniedbujemy swoje obowiązki, zapominamy o licznych sprawach, popadamy w coraz większe problemy. Oczywiście mówię tutaj długofalowo, nie w kontekście jednego dnia. I w efekcie tego
jest nam jeszcze gorzej, robi się nam jeszcze smutniej, zaczynają się jeszcze większe problemy, no co powoduje, że uciekamy ponownie w alkohol, pijemy coraz więcej, pijemy coraz ostrzej, żeby znowu odsuwać od siebie te problemy jeszcze dalej. No i w efekcie pojawia się taka samonapędzająca się depresja alkoholowa, którą można porównać do kuli śniegowej rzuconej na stoku narciarskim. Mamy akurat dobry klimat, żeby o takich rzeczach mówić. Jak wiadomo, kulka na początku jest mała, a im bliżej końca stoku, tym jest coraz większa, a na koniec ma taki rozmiar, że jest w stanie zdmuchnąć z powierzchni ziemi dorosłego chłopa, który nieopatrznie zbyt wcześnie wyszedł z ratraka. Tak, żeby obrazowo to jakoś pokazać. A depresja alkoholowa w sytuacji, kiedy jesteśmy już w terapii i jakoś próbujemy sobie poradzić z tym alkoholem, no pojawia się z tego, że brakuje czegoś. Wcześniej radziliśmy sobie alkoholem, teraz jesteśmy po terapii i chcemy alkoholu nie nadużywać, ale to nie powoduje, że organizm nie dopomina się tej substancji, bo się dopomina, cały czas tego brakuje, w związku z tym chcemy jakoś zaspokoić sobie ten głód, a jak pojawia się smutek, no to czasami nie widzimy innej możliwości, jak tylko napicie się, a dodatkowo jeszcze depresja jest podsycana tym, że czujemy się ci gorsi, stygmatyzowani i ci właśnie wskazani palcem Bożym, w cudzysłowie dużym, jako ci, którym nie wolno, czyli tym bardziej czujemy się gorzej, bo wszyscy wokół nas, albo przynajmniej tak nam się wydaje, że wszyscy wokół nas nie mają z tym żadnego problemu. Oni mogą sobie, kiedy chcą, wypić alkohol na urodzinach, imieninach czy też chrzcinach, a nam nie wolno i tym bardziej jest nam źle z tego powodu i popadamy znowu w depresję alkoholową. Jeżeli nie mamy tego świadomości, działamy chaotycznie, nie byliśmy na terapii i po prostu nikt nam tego nie powiedział, to nawet nie wiemy, kiedy znowu wracamy do tego mechanizmu picia i gaszenia smutków. Jak to się mówi, gasić smutki kieliszkiem wódki, co jest oczywiście tragicznym rozwiązaniem i nikomu nie zalecanym i może on prowadzić tylko i wyłącznie do coraz większych kłopotów. To taki krótki odcinek nagrany jak większość tych odcinków na kanale, na takim dużym spontanie. Jeszcze raz powiem, ja takich odcinków nagrałem więcej i dłuższych i tak krok po kroku, po kolei poruszam takie tematy związane właśnie z wychodzeniem z uzależnień. Jest trochę, nie powiem ile, ale jest trochę osób, które tego słuchają, bo otrzymują ode mnie materiały, korespondujemy ze sobą, mamy ze sobą kontakt telefoniczny, czy przez jakieś tam inne media gadane. Organizujemy spotkania na Discordzie, tak żeby można było się spotkać grupą i też wzajemnie się wspierać i wymieniać się doświadczeniami. Ja każdemu jak mogę, to pomogę, jak tylko mam czas, a jestem w stanie go znaleźć więcej niż mi się wydawało, że mógłbym. No to jestem w stanie każdemu pomóc indywidualnie i do takiego programu zapraszam wszystkich, którzy czują, że mają taką potrzebę, ponieważ ja przeszedłem przez alkohol, przez prawdziwe piekło i chciałem każdemu oszczędzić tego wszystkiego. Czyli jeżeli możecie nie dochodzić tam, gdzie ja doszedłem, to posłuchajcie mnie, a ja wam powiem, co zrobić, żeby z tego wyjść, bo mi się w pewnym momencie wydawało, że już się nie da, a jednak się da. Ja sam siebie uważałem za przypadek naprawdę już przegrany totalnie. Okazuje się, że można wyjść nie dość, że z alkoholizmu, teoretycznie nie można, bo mówi się, że alkoholikiem jest się do końca życia. No, różne są teorie na ten temat. Ja nie mam zdania. Ja po prostu wiem, że jestem właśnie naznaczony jako ten, któremu nie wolno i czuję się z tym dobrze. I ja sobie tak mindset ustawiłem na tyle mocno, że jestem zdania, że w ogóle nie jest kwestią tego, żeby być abstynentem dlatego, żeby nie popadać w alkoholizm, tylko alkohol jest na tyle szkodliwą, złą i nie dającą żadnych korzyści substancją, że picie tego w ogóle nie ma żadnego sensu. Ja powiem jeszcze więcej, idąc dalej tym tropem, przestałem używać jakichkolwiek substancji zmieniających nastrój czy zmieniających percepcję pod każdym względem.
Jedyna używka, która ze mną jeszcze jest, to kawa i to też nie za często. No czasami napoje energetyzujące, ale to ja mam już dawno skończone 18 lat i nie piję 10 energetyków podczas sesji nocnej w Minecrafta, czy CS-a, czy co tam się teraz gra. Więc jakby kołatanie serca i agresja mi przesadnie nie grożą. Wiecie, co mam na myśli. Krótko mówiąc, nie piję, nie palę, nie nadużywam i bardzo dobrze się z tym czuję. Dobrze sobie funkcjonuję, rozwijam się mentalnie, fizycznie, biznesowo, zawodowo i pod wieloma różnymi względami. Jeżeli od tej strony również potrzebujecie wsparcia, to tym bardziej zapraszam, pomogę, jak trzeba to za uszy wyciągnę, ponieważ daje mi to naprawdę olbrzymie pokłady satysfakcji, czego sobie i Wam również życzę w dalszej przyszłości, nie przedłużając, nie wywołując paniki. Kończę ten spontaniczny odcinek i zapraszam do dalszych na tym kanale opowieści zarówno terapeutycznych, jak i więziennych. A jeżeli ktoś, jak już wspomniałem wcześniej, czuje potrzebę, żeby się ze mną skontaktować i posłuchać innych moich opowiadań na temat wychodzenia z nałogu alkoholowego, to zapraszam. Będzie mi niezwykle miło, jeżeli będę mógł kolejną osobę dopisać do listy mailingowej. Trzymajcie się, cześć.